Thank you.
pięknie.
chodź! Posterunek, patrz to! Na ramię, broń! Na wprost, marsz! Tył, skocz!
Broń. Do nogi, broń. Wypełniając chrześcijański obowiązek, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby naszą siostrę Barbarę wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela, na naszą siostrę Barbarę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Barbary. Ciebie prosimy. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszą siostrę życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszą siostrę do nieba. Ciebie prosimy. Jezu, Ty obmyłeś naszą siostrę wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ją Duchem Świętym. Przyjmij ją do grona swoich wybranych. Ciebie prosimy. Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj jej udział w uczcie Twojego Królestwa. Ciebie prosimy. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Ciebie prosimy. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twoją służebnicę Barbarę. Wyzwól ją z więzów śmierci i daj jej udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś, ale Pan Cię wskrzesił z nieostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy teraz doczesne prochy Barbary w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszą siostrę, gdy przyjdzie w chwale. Prosimy. Na ramię, broń. Prezentuj, broń.
wieczny odpoczynek dla Ciebie i dla Panie. Wieczny odpoczynek dla Ciebie i dla Panie. I odpoczywać w pokoju wiecznym. Samorządowym za możliwość Barbarze Karakturnie Pogrzebu z honorami w Alei Zasłużonych. Chciałam też wszystkim podziękować za uczestnictwo dzisiaj. Też podziękować za piękne słowa o Wasi w kondolencjach, w SMS-ach, w mediach społecznościowych. Też chciałabym podziękować za wsparcie i pomoc wielu, ale szczególnie Remigiuszowi Grzeli i Krzysztofowi Szusterowi, bez których tak pięknie by ten pogrzeb też nie wyglądał. Dziękuję.
Thank you.